ładne i bardzo czytelne. Pierwszy raz ja byłem w Polsce, już 30 lat temu, otrzymałem paczkę z rodziców. Na poczcie oni prosili podpis, więc ja spokojnie podpisałem po swoje. To ta pani prosiła, proszę czytelnie. Ja nie wiedziałem, jak czytelnie pisać. I to jest bardzo czytelne, nie? I możemy dobrze rozumieć, właśnie, co to znaczy teraz ten znak. Wsi, nie? Człowiek i słońce. Dwa drzewa to las. Trzy drzewo to puszcza. To było podstawowe matematyki. Człowiek puszczy. Teraz trochę wyższy. Rodzina. Japończycy. Nie. Dwa drzewa jest, nie? Dlaczego tutaj mamy trzy człowiek? Nie dwa człowiek, nie cztery człowiek. Tutaj nad słońcem. Rodzina. To zawsze Japończycy mają jedno dziecko. Czasami mają więcej. Nie, ale to jest rodzina, jak już jest dziecko. To jest rodzina. Cztery też rodziny. Nic nie kojarzy się? Nie. To trochę nie, państwo jest daleko od kaligrafii. Trzy człowiek nie leży nad słońcem, to znaczy, to jest klimat umiarkowany. A jeżeli cztery leży, to za gorąco. A dwa, to za zimno. W Japonii tak jest, nie wiem, w Polsce. Tak. To dla Japończyków to trzy, to jest właśnie te dla wszystkich odpowiadających, umiarkowany. Więc to jest znak wiosna. Wiosna. Ale właśnie tak, nie? Każdy znak ma znaczenie. I tak powstaje. I cztery będzie lato? Nie, na to jest, mamy inne znaki. Więc teraz spróbujemy zaliczenie, czy już państwo są na poziomie, na kaligrafię, czy nie. Na początku napisaliśmy ten znak drzewo, nie? I drzewo teraz plus wiosna. To tak piszemy, ten znak. To tak wygląda. Bardzo dobrze, bardzo bliski już. Nie? To już nic nie wiedząc, to jak czytamy ten znak. Ale już tyle mamy te podstawowe informacje, wiadomość, to już możemy od razu tak nie kojarzyć się. Czy to właśnie to jest związane jakieś drzewo z wiosną. Nie? I stąd już pani od razu powiedziała, że nie? Wiśnia. Bardzo blisko. A ten wiśnia, mamy jeszcze inny znak po japońsku, to jest piękna kobieta drzewa. I ten znak, to jest taki kwiaty kameria. Bo w Japonii koniec zima, pada śnieg, to już te kameria zaczyna kwitnąć. To wtedy Japończycy, mimo tak śniegu jest, czują się, że już tuż przyjdzie wiosna. Więc ten znak ma znaczenie, to jest kamelia. I każdy znak ma właśnie takie znaczenie. I ten znak kanji, to obecnie my używamy w Japonii i w Chinach. A przedtem, jeszcze średniowieczu, to ten kanji było w Mongolii,
albo Korei, albo południowa część Azji, jak Wietnam, czy Laos, nie? Kambodża, to wszyscy używaliśmy. Więc to był taki znak międzynarodowy. Nie umiejąc, jak to czyta, ale wiemy ten znaczenie. Więc rozumieliśmy się. Więc obecnie my, Japończycy i Chińczycy, tak rozmawiając, to nie możemy rozumieć. Ale ten sam znak mamy. Więc pisząc, możemy rozumieć. I ten, jeszcze inne pismo japońskie, ten hiragana, to tak wygląda. Takie pismo. To nazywa się hiragana. I pojedyncze hiragana. Tak napisane. I dziesiątym wieku, kiedy pracowali pani służący cesarza, one musiały codziennie przepisać księgi cesarza. Cesarz co powiedział, a jaki rozkaz podał, to te panie musiały wszystko notować. A z tym znakiem piszemy, to duży kreska i duży czas zajmuje się jedna kreska, a jeden znak. I ten znak ma dźwięk A. A. I kiedy piszemy A, to oni tak zrobili. Ten znak A. Uporosili, szybszym gestem napisali. I na koniec, bardziej kaligraficzne, zostało. I nazwali to jest hiragana A. Więc kiedy piszemy ten hiragana samo A, to jest tylko dźwięk. A kiedy piszemy znakiem ten znak A, to już mamy te znaczenie. Jak te inne znaki. I dzięki temu ten znak hiragana zaczęło wśród kobiet popularyzować w X wieku. I jedna pani, która nazywała się Murasaki Shikibu, napisała taki opowieści księciu o Genji. To na początku XI wieku. I było wśród kobiet było bardzo popularne te opowieści. I obecnie to okazało się, że to było pierwsze opowieści, która była napisana przez kobiet na świecie. I to pismo zrobiło w Japonii przez kobiet. Dlatego czasami mówią ten hiragana, to jest pismo kobiety. I hira oznacza uproszczone. I tak, bardziej tak okrągły. To widać ten charakter kobiety. Łagodny. Uproszczony. To jest jeszcze inny hon. I